Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Michał Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. I Bartosz Leszczyński, Stowarzyszenie Płock-Tumy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy w pierwszej części spotkania o sytuacji w SPR Wisła Płock. 5 lutego zaskoczyła nas nieco informacja o rezygnacji Adama Wiśniewskiego z szefowania klubem sekcji piłki ręcznej i powołaniu w jego miejsce byłego już dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Roberta Czwartka. Jednocześnie zrezygnowano także z wiceprezesa Huberta Murawskiego. Sytuację bardzo niemiło skomentowali kibice, tym bardziej, że Roberta Czwartka trudno jest określić jako może nie miłośnika, ale jako człowieka związanego ze szczybiorniakiem, bardziej jest związany ze środowiskiem biegowym. Zresztą, jak sam przyznał podczas konferencji prasowej, jest jedynie sympatykiem, kibicem tej dyscypliny sportowej, a swoje kompetencje uzasadnił: jestem absolwentem SP16 w Wylęgarni Szczybiorniaka w Płocku. Co Państwo sądzą o tej nominacji? Może od kobiety zaczniemy, tak? Czy pan Bartosz? Nie, też jestem ze szkoły szesnastki, więc mogę się wypowiedzieć. Rzeczywiście, była tam wylęgarnia piłki ręcznej. Zacznę może od tego, co to jest piłka ręczna w Płocku, bo część słuchaczy może nie wie, że piłka ręczna i piłka nożna to są dwie dyscypliny wiodące w Płocku. Piłka ręczna na poziomie europejskim jest najlepszą w tej chwili wizytówką naszego miasta, największą promocją w Europie, bo jest to klub ceniony, jest to klub z tradycjami, jest to klub z wieloletnimi tradycjami. Wychowaliśmy wielu wybitnych zawodników, trenerów, też działaczy, którzy w międzyczasie i w Polsce, i za granicą się sprawdzali. Sytuacja z Adamem Wiśniewskim rzeczywiście była dynamiczna i ta decyzja podjęta osobista, jak czytamy, przez Adama Wiśniewskiego była zaskoczeniem dla niektórych. Ta zmiana, która nastała na miejscu prezesa, ja sobie wypisałem za i przeciw. Pana Roberta Czwartka znam osobiście, naprawdę cenię go i szanuję, jest naprawdę człowiekiem, który ma serce do sportu i jest z Płocka i jest w sporcie, jest w Wydziale Sportu wiele lat, ale jednak jest wiele rzeczy przeciw, dużo więcej potrafiłem znaleźć niż za. Za można powiedzieć, że będzie to spojrzenie z zewnątrz na klub i drugim za, może takim neutralnym, że jak objął to stanowisko, że moim zdaniem nie miał po prostu wyboru, bo sytuacja z prezesem była ciężka i nie każdy chciał na tym stanowisku być, więc ten wybór nie do końca był przemyślany i po prostu on objął to stanowisko, bo nie miał wyboru. A jeśli mówimy o sprawach przeciwnych, to ja sądzę, że nie zna on środowiska piłki ręcznej, nie zna zawodników, nie zna trenerów, prezesów, menadżerów, działaczy, sędziów. Nie zna w siedzibie europejskiej piłki ręcznej nikogo. Nie zna Widerera, nie zna Markusa Glasera, nie zna Dragana Naczeskiego, które są to postacie, które decydują o wielu sprawach, nawet o przyznawaniu dzikiej karty, o tym, czy będziemy grać w Lidze Mistrzów, czy nie. Czy Orlen teraz będzie skłonny dać pieniądze, jak się zmieniła pozycja prezesa, to już pytanie jest do Orlenu, ale sądzę, że nie zmieni to nic w tym działaniu, ponieważ ja jeszcze nie widziałem wizji, jaką pan Robert przedstawił klubu. Jeśli powiedział, że dowiedział się rano i podjął taką decyzję, to też jest na niekorzyść nas, kibiców, nas płotczan, ponieważ świadczy to o tym, że nie był to wybór
przemyślany, racjonalny, tylko był to ostatni z możliwych wyborów, jakaś koło ratunkowe, czy w tą stronę. Ja sądzę, że problem jest jeszcze głębszy i musimy tutaj przejść do Rady Nadzorczej. Ja w Radzie Nadzorczej nie znam osoby, która by była specjalistą i potrafiła w sposób racjonalny i w sposób rzeczowy porozmawiać czy z prezesem, czy z osobami, które są w klubie na temat sytuacji kadrowej, na temat sytuacji sportowej, a przede wszystkim jest to klub sportowy i z wyników sportowych jest rozliczany. Przeczytałem też, że pan prezydent powiedział, że bycie prezesem w klubie sportowym w Płocku jest stresujące. Ja się zastanawiam, jeśli ktoś obejmuje rzeczywiście stanowisko i nie jest do końca przygotowany, to jest to stresujące. Ja jako sędzia piłki ręcznej wychodząc na boisko, ja się cieszę i czerpię z tego przyjemność, ponieważ wiem, że jestem przygotowany do meczu, wiem jak widowisko sportowe, jakim jest piłka ręczna powinno wyglądać i ja czerpię z tego radość. Jeśli na początku już mówimy, że dla prezesa, który obejmie klub Wisłę Płock, będzie to stanowisko stresujące, to nie do końca jest to trafny wybór. Pani Wiolu. Znaczy, ja powiem wprost, nie owijając w bawełnę, tak naprawdę, w moim przekonaniu miasto, czyli właściciel, nie ma pomysłu na funkcjonowanie SPR Wisła Płock i to niestety jest bardzo przykre, ponieważ no tutaj już mój poprzednik powiedział, jak duże znaczenie ma piłka ręczna, ale i piłka nożna dla mieszkańców Płocka, ale nie tylko mieszkańców Płocka, ale tych osób, które są związane z dwoma drużynami naszymi. Powiedział pan również o tym, że wielu wychowanków jest w SP16, wyszło z SP16, gra w innych drużynach i w Polsce, i za granicą, tylko właśnie szkoda, że nie w Płocku, szkoda, że nie w Wiśle Płock. To jest odwieczny dylemat, dlaczego nasi wychowankowie, dlaczego nie czerpiemy, nie dajemy im szansy i ewentualnie zachęty po to, żeby oni zostali tutaj w Płocku i grali w naszej drużynie, a nie szukali innych drużyn. Oczywiście są różne sytuacje uzasadnienia. Niektórzy rzeczywiście chcą grać po to, żeby jeszcze dalej rozwijać swoje umiejętności, ale to już w topowych drużynach. Natomiast rzeczywiście wywalczyliśmy bardzo dużą renomę, jeśli chodzi o piłkę ręczną, bo staliśmy się albo tą najważniejszą drużyną, albo zaraz po Viva Kielce, jeśli chodzi o naszą polską ligę. I to jest dla mnie bardzo istotne, bo zaprzepaszczenie teraz tylu lat działalności, tylu lat pracy, wielu działaczy sportowych i zawodników, którzy robili to sercem, bo walczyli o to, żeby osiągnąć dobre wyniki. W moim przekonaniu może niestety to skończyć się na tym, że będziemy coraz gorszą drużyną i osoba prezesa tak czy siak jest bardzo istotna, bo rzeczywiście prezes jest tą osobą, która powinna przede wszystkim nakierować dalsze działanie tej spółki i klubu, powinna pokazać cele, powinna pokazać, jak osiągnąć te cele, powinna pokazać dobrą współpracę również z trenerem, z całym zespołem, a nie tylko i wyłącznie administrować tą spółką. To nie jest rola menadżera polegająca na administrowaniu, a niestety obawiam się, że taką rolę przyjmie pan Robert Czwartek tylko i wyłącznie jako administrator. Jeśli rzeczywiście w tą stronę to pójdzie, to będzie bardzo złe. Nie spodziewam się niczego nadzwyczajnego po akurat tej osobie, która została powołana na tą funkcję. Natomiast oczywiście może mile mnie zaskoczyć. Rzeczywiście czekam też na ten plan działania, bo powiedzenie, że ktoś mi rano zaproponował i ja oczywiście byłem zdecydowany, że podejmę się tego, to jest dla mnie absurdalne wytłumaczenie. Tak samo jak no, powiedział pan w jednym z stwierdzeń pani Bartoszu, że w tych punktach za, że nie miał wyboru. No dla mnie osoba, która nie ma wyboru, no to nie tędy droga, tak? No to trzeba czuć to, trzeba rzeczywiście podjąć to, tak jak pan powiedział, jak wychodzi pan na boisko i pan czuje to, czerpie pan z tego przyjemność i radość. Tak samo tutaj, kierowanie tą spółką, klubem, to powinno się czuć związek, naprawdę taki entuzjazm woli walki, wygrania wszystkich meczy. Natomiast no tutaj taka forma tylko no, przekazania nam, że no, mam jakiś plan, oczywiście no nie wiem, czy w ciągu 2,5 godziny udało się panu Robertowi do organizowanej konferencji prasowej wymyślić ten plan, skoro
no wcześniej nie było o tym mowy, że miał tą funkcję pełnić. No w związku z tym wydaje mi się troszkę to dość absurdalne. Słyszę i czytam opinie kibiców, którzy nie od wczoraj, nie od tygodnia wyrażają swoje zaniepokojenie tym klubem. Zresztą ja wielokrotnie wyrażałam to zaniepokojenie w kontekście frekwencji chociażby i udziału kibiców na hali, to też jest oznaka tego, jak to odbieramy. I proszę też tego nie tłumaczyć, że jak drużyna pikuje w dół, no to akurat odchodzą kibice. No nie, niekoniecznie. Ja bym tak, no to wtedy właśnie jest rola klubu, rola zarządu, żeby zrobić wszystko, żeby tych kibiców jeszcze bardziej zjednoczyć i wyzwolić tą wolę walki po to, żeby wpłynąć również na zawodników, którzy potrzebują naturalnego dopingu na tej hali. To jest konieczne. Natomiast niestety widać było, ja to wielokrotnie podkreślałam prezesowi, że niestety nie widzę działań tak naprawdę jednoczenia kibiców. Tak jak chociażby to robi Wisła Płock, sekcja piłki nożnej, tam to widać rzeczywiście. Natomiast tutaj widziałam, że to zostało bardzo drastycznie zaniedbane. Efektem tego jest właśnie mała ilość kibiców na hali. Mhm. Tutaj państwo mówicie, że to było zaskoczenie i że pan Robert IV trzymał rano propozycję. Zresztą on sam powiedział, że rano otrzymał propozycję, od razu ją przyjął. Tymczasem do nas nieoficjalne informacje docierają takie, że pan Wiśniewski już w ubiegłym roku sygnalizował, że chce zrezygnować z funkcji prezesa i tak naprawdę władze klubu, właściciel klubu tak miał czas na przygotowanie się do tego. Tym bardziej ta sytuacja jest trochę dziwna, ale może oddajmy głos panu Michałowi Sosnowskiemu, który co prawda jest fanem piłki nożnej, ale może w tym temacie też coś się... Przede wszystkim warto się zastanowić, czy jest to rozwiązanie docelowe, czy tak naprawdę tylko jakieś czasowe na czas znalezienia lepszej kandydatury. Tak naprawdę żadne słowa na przykład prezydenta, właściwie jako reprezentanta właściciela nie padły. Czy jest to rozwiązanie docelowe, czy tylko tymczasowe, to przede wszystkim. Z niektórymi argumentami, które tu padły przed chwilą, się zgadzam, bo ciężko się z nimi nie zgodzić, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa zdania, które tu padły. Pierwsze to pani redaktor zauważyła, że kibice bardzo niemiło przyjęli nową kandydaturę i drugie zdanie wypowiedziane przez panią przewodniczącą, czyli że miasto nie ma pomysłu. Przede wszystkim kibice piłki ręcznej, chociaż nie wiem, czy tak można nazywać tych, których widać tylko w internecie, a niekoniecznie na hali, bo spójrzmy choćby na sektory, które powinni zajmować teoretycznie ci najbardziej zagorzali kibice piłki ręcznej. W piłce nożnej nigdy nie było takiej sytuacji, żeby na przykład tak zwanego młyna nie było. Na ręcznej jest to notoryczne. Na wyjazdach tych kibiców również nie widać. Dla mnie kibic to jest ten, który na tych meczach jest i daje z siebie wszystko i wspiera tą drużynę, nieważne w której lidze ona się znajduje. Ja przypomnę, że piłka nożna również miała różne perypetie, bo niestety w sporcie zawodowym tak jest, że raz się jest na górze, raz na dole. Kiedyś piłka nożna również wylądowała pod zarządem również samorządu płockiego w drugiej lidze wschodniej. Wtedy my jako kibice, ci najbardziej zaangażowani, skupieni wokół Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock, mieliśmy konkretny pomysł, konkretną osobę na prezesa, która gwarantowała zmianę jakościową. Zresztą cieszę się, że po latach pani przewodnicząca przyznaje, że był to dobry wybór. Czyli chodzi tu o Jacka Krzyżewskiego, który w tamtych czasach niekoniecznie był mile widziany przez ówczesnego prezydenta na tym stanowisku. My mieliśmy konkretny plan. Jeżeli chodzi o kibiców piłki ręcznej, nawet tych najbardziej zaangażowanych, z którymi ja czasami rozmawiam, to od wielu, wielu miesięcy nie ma takiego pomysłu. Nie są w stanie wskazać ze swojego środowiska czy też z innego taką osobę, która byłaby właściwa na tym stanowisku. Był przecież prezes Miszczyński, który no, według mnie dobrze zarządzał klubem. Wtedy też ci teoretycznie najbardziej zainteresowani kibice z hali protestowali. Także wychodzi na to, że tak naprawdę nikt nie ma pomysłu. Właśnie to zdanie, miasto nie ma pomysłu, ale przecież miasto to jesteśmy my wszyscy. Ja rozumiem, że tu pani przewodniczącej chodziło o miasto jako urząd miasta, natomiast my powinniśmy wszyscy uderzyć się w piersi i zastanowić się, jak podnieść ten klub tak naprawdę. Tu, żeby w klubie sportowym wszystko funkcjonowało jak należy, wszyscy muszą grać do jednej bramki. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o piłkę ręczną, od wielu, wielu miesięcy nie ma tego. Tak naprawdę... Nieważne, kto będzie tym prezesem czy wiceprezesem, kto będzie odpowiadał za marketing, za pozyskiwanie sponsorów, no jeżeli obejmuje dane stanowisko i pierwsze z czym się spotyka, to jedna wielka fala hejtu, to niestety taki człowiek, idąc później na rozmowy ze sponsorami, no nie ma zbyt wielu argumentów, żeby ich przekonać. Tu kolega Bartek mówi o tym, że piłka ręczna jest najlepszą wizytówką w tym momencie Płocka. No ja uważam, że dużo lepszą reklamę robi klub, który jest na piątym miejscu w ekstraklasie piłkarskiej i piłki nożnej, niż wicemistrz w piłce ręcznej. I to
nie wynika z moich jakichś tam przekonań czy sympatii, tylko z obiektywnych na przykład badań agencji reklamowych, które wielokrotnie badały choćby medialność danych sportów i piłka ręczna jest poza pierwszą dziesiątką. No a piłka nożna oczywiście jest na pierwszym miejscu, jest niekwestionowanym liderem. Znaczy, ja, jeśli mogę się odnieść do wypowiedzi pana Michała, to, że miasto nie ma pomysłu, to wszyscy zbierzmy się i miejmy pomysł. No nie, ktoś podjął pewien trud prowadzenia za odpowiednie oczywiście wynagrodzenie, dostaje pewne cele i z tych celi się trzeba rozliczać. I takie cele otrzymał zarząd i takie cele będzie otrzymywał również nowy prezes. Musi je nakreślić, a nakreśla je właściciel, czyli Urząd Miasta w osobie pana prezydenta Nowakowskiego. Albo Rady Nadzorczej. No ale ja przypomnę, że na przykład celem wewnętrznym nie było na przykład Mistrzostwo Polski, tylko już nie pamiętam, chyba nawet padło słynne określenie, że trzeba zagrać fajny sezon. Czegoś też kibice. No dobrze, to jest kwestia właściciela, czy on te cele przyjmuje, czy ale nie. Ale główny przyjmuje sponsor przecież też może nakreślić cele, prawda? Niestety nie ma nie tego może zapisane w umowie. Jeśli byłoby to zapisane w umowie, zapewne. Bo właśnie to też jest pewnie jedno z rozwiązań. Pani przewodnicząca, przepraszam, że przerwę. Natomiast kiedyś była taka sytuacja w piłce nożnej, że jednym z członków zarządu był przedstawiciel PKN Orlen. Być może trzeba zaproponować takie rozwiązanie w piłce ręcznej. Proszę złożyć takie zapytanie poprzez biuro prasowe do firmy PKN Orlen. Mhm. W tym momencie może przerwiemy, bo ja widzę, że dyskusja chyba się rozkręci. Właśnie widzę, dobrze, tutaj pan Bartosz będzie chciał nam coś powiedzieć, także spotykamy się za chwilę po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, wracamy po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pani Wioletta Kulpa. Witam ponownie. Michał Sosnowski. Dzień dobry. I Bartosz Leszczyński. Witam ponownie. I wracamy do dyskusji. Kto chciał zabrać głos? Jako ja mogę zabrać głos. Bardzo proszę. Panie Michale i pani przewodnicząca Wioletto, chciałbym nawiązać do waszych też wypowiedzi. Zgodzę się, że kibiców teraz jest mniej na piłce ręcznej, ale jest to spowodowane właśnie brakiem strategii długofalowej. Kibic musi wiedzieć, że i kibic piłki ręcznej, każdy kibic jest inteligentnym człowiekiem i wie, w którym miejscu jest w danym sezonie klub i to jest normalne, że w sporcie raz jest sezon gorszy, raz jest sezon lepszy. Problemem tego klubu od wielu lat jest brak wizji, w którym miejscu mamy być za 5 lat, za 6 lat, a tylko dzikie gonienie Vive Kielce. Nie koncentrujmy się na tym podwórku tutaj, na tej wojnie płocko-kieleckiej, tylko koncentrujmy się na sobie i stwórzmy taki plan działania i rok w rok patrzmy, czy ten plan jest realizowany. Budujmy drużynę, budujmy też zarząd, który będzie odpowiedzialny. Zgodzę się też z tym, że może tak być, że rzeczywiście pan Robert Czwartek jest tymczasowo i poszukiwania prezesa będą nadal trwały, co wydawałoby się bardzo logiczne w tym przypadku i jak każdy płoczanin kocha sport w Płocku, dlatego moim zdaniem powinniśmy wrócić do pana Andrzeja Miszyńskiego, bo on sprowadził ludzi na Orlen Arenę, on miał pomysł, on miał wizję, on był pasjonatą, on był człowiekiem wychowywanym w piłce ręcznej i w tej piłce ręcznej istniał w Polsce, istniał za granicą. Był to człowiek szanowany w środowisku piłki ręcznej, szanowany w środowisku działaczy, czy europejskich, czy światowej federacji. Była to naprawdę wizytówka, która dawała nam możliwość tego, że za kilka lat ta drużyna będzie w innym miejscu niż jest teraz. Odniosę się właśnie. Faktycznie powinno być tak, że powinna być ta wizja długofalowa, tylko czy kibice piłki ręcznej jako środowisko, które jest mocno przyzwyczajone do odnoszenia sukcesów, jest w stanie na przykład przetrzymać 2-3 gorsze sezony, dzięki temu później może być lepiej. Na przykład wspomnę tu o piłkarzach wywodzących się z piłki ręcznej z Płocka, na przykład Marcin Miedziński, Kacper Adamski, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, którzy gdzieś tam grają już w tej ekstralidze na wysokim poziomie i być może gdyby oni zostali w Płocku, spadlibyśmy na to trzecie
trzecie, czwarte miejsce, ale oni mogliby się tu rozwijać i po tego typu przykłady jest więcej tego typu przykładów. I za jakiś czas moglibyśmy dogonić te Kielce swoimi chłopakami z Płocka. Wtedy też z pewnością frekwencja byłaby wyższa, bo widziałem wielokrotnie, kiedy w Wiśle drugiej ci chłopacy zaczynali na wysokim poziomie grać, to hala się zapełniała nawet na rezerwach. Czasami była tam wyższa frekwencja niż na pierwszym, na Superlidze, tak? Także warto może iść w tym kierunku. Natomiast, na taki pomysł muszą mieć wszyscy razem, trzeba usiąść, porozmawiać i wszyscy muszą grać do jednej bramki, żeby te sukcesy i te efekty w końcu były. Na ten moment tam od wielu miesięcy wygląda tak, że każdy jakby ciągnie w swoją stronę, plus mówię, fajnie mieć tą wizję, tylko czasami wtedy trzeba na chwilę spaść trochę niżej, a tu nie wiem, czy tak środowisko piłki ręcznej byłoby w stanie to przetrzymać, że nagle na przykład nie będzie wicemistrzostwa. Zgadzam się, że nieraz warto zrobić krok czy dwa kroki w tył, żeby później prosto zaatakować nawet Mistrzostwo Polski i wydaje mi się, że kibice by to zrozumieli. Kibice, jeśli byśmy przedstawili ten plan działania 5-6-letni i mówili, teraz 2 lata będą troszkę gorsze, budujemy drużynę na wychowankach, jest jeszcze wielu, wielu innych, którzy grają gdzieś w Polsce i się sprawdzają. Ja wspomnę o Piotrku Masłowskim, którego bardzo lubię i w Puławach on się fajnie tam sprawdza. Jest wielu zawodników, którzy mogliby grać rzeczywiście, tylko też patrzmy na to, w którą stronę klub zmierzał. Klub zmierzał w kupowanie zawodników z zagranicy już na jakimś poziomie. Nie sprawdziło to się. Czy teraz wizja pójdzie w wychowanków? Zobaczymy. Moim zdaniem też bardzo, bardzo wielką rolę gra Rada Nadzorcza, a ta Rada Nadzorcza nie ma pojęcia o tym... Czy brakuje zaufania? Żeby realizować długofalową strategię rozwoju klubu, potrzebne jest wzajemne zaufanie. Żeby to zaufanie było, ja uważam, że kibice jako środowisko piłki ręcznej powinni mieć swojego przedstawiciela w zarządzie, nawet na stanowisku wiceprezesa. Natomiast cały czas mówię, najpierw muszą mieć konkretny pomysł, kto to ma być, ktoś, kto gwarantuje tę zmianę jakościową. Ja myślę, że jeżeli by środowisko kibiców piłki ręcznej poszło z taką kandydaturą do prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, to z pewnością prezydent by rozważył taką propozycję, a wiem, co mówię, bo w 2010 roku z taką propozycją poszliśmy my i prezydent zaakceptował. Andrzej Miszczyński chyba jest takim... Około 4 miesięcy temu mówiłam o tym planie długofalowym, rozmawiałam z panem Miszczyńskim. Proszę się cofnąć wstecz i przypomnieć sobie, w jaki sposób był rozdział współpracy pomiędzy panem prezydentem Nowakowskim a panem prezesem Miszczyńskim. W jakich warunkach, w jakich okolicznościach to nastąpiło i czy rzeczywiście w naszych warunkach szanuje się ludzi, którzy osiągają sukces, których ocenia się za wyniki, a nie tylko za przynależność polityczną. Bo ja powiedziałam to wyraźnie. Jeśli chodzi o spółki sportowe, powinniśmy odsunąć politykę. Tutaj powinni być przede wszystkim fachowcy. Zgodzę się w 100%, Rada Nadzorcza jak najbardziej. To nie są osoby kompetentne. Wielokrotnie o tym mówiłam, bo nie jest kwestią kompetencji bycia członkiem Rady Nadzorczej, że uczęszcza się na mecze piłki ręcznej. To nie jest wymiar kompetencji, tylko oceny później działalności, aspektów finansowych i tak dalej. A tego po prostu w tej spółce w moim przekonaniu nie ma. I nie ma tej wizji, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, to nie jest kwestia taka, że my teraz nagle wyjmiemy z kapelusza z królika i przedstawimy kandydaturę wiceprezesa z grona kibiców. Panie Michale, problem jest w tym, że środowisko kibiców piłki ręcznej od długiego już czasu, bo to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch, to nie nastąpiło w tak krótkim okresie, tylko długofalowym, jest podzielone. I nikt przez ten okres czasu, co podkreślałam wielokrotnie, nie zrobił nic, żeby ich zjednoczyć. Bo to jest naprawdę zgoła odmienna kwestia, porównywanie teraz środowiska kibiców piłki ręcznej do piłki nożnej. Najpierw trzeba podjąć pracę u podstaw i odbudować to środowisko kibiców piłki ręcznej i dopiero później zastanawiać się, czy wyłaniać ewentualnie reprezentantów zarządu. Ale to się robi oddolnie, a nie instytucjonalnie, odgórnie. Nikt odgórnie na przykład 2 zwaśnionych grup kibiców nie pogodzi. Nie to jest fantasmagoria. Nie chodzi o to. To już są dalsze kwestie, tylko nikt nie podjął się tego. To jest najważniejsze. Moim zdaniem wystarczy być po prostu szczerym, powiedzieć sobie jasno, w którym miejscu jesteśmy teraz, jaką będziemy mieli drogę i przyszłość i wybrać. Moim zdaniem głosem kibiców był Andrzej Miszczyński, bo od wielu miesięcy kibice mówią, panie Bartoszu, że... zasadnicze pytanie jest do pana prezydenta Nowakowskiego. Czy chce w końcu traktować SPR Wisła Płock jako spółkę sportową, która ma osiągać wyniki i ma naprawdę być dobrą, postrzeganą spółką i klubem w skali nie tylko Polski, ale i Europy? Czy mamy traktować tą spółkę jako folwark polityczny? Bo od pewnego czasu niestety odbieram to traktowanie jako folwark polityczny. A jeśli w tą stronę to poszło, to niestety efekty mamy takie,
takie, które spijamy. Bo efekt no, nie zrodził się w postaci pana Czwartka z wczoraj, czy tam z ubiegłego roku, tak jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy. Poprzedni prezes, pan Wiśniewski, składał już rezygnację, której nie przyjęto. Prawdopodobnie były jakieś namowy, żeby jednak nie składał tej rezygnacji. Tylko to narastało przez lata. To jest okres dwóch kadencji poprzednich pana prezydenta Nowakowskiego, który nie zrobił nic z tym tematem. A może tutaj warto się też zastanowić, jeżeli mieliśmy Adama Wiśniewskiego, zawodnika, który siedział w tym środowisku, miał kontakty, tak jak pan Bartosz wspomniał, które są niezbędne w tej funkcji. Na początku też wystąpił do kibiców z takim apelem: słuchajcie, no jest źle, wiemy, że jest źle, ale będziemy robić wszystko, żeby było lepiej, liczę na waszą pomoc, rozmawiał z nimi. To co się takiego zadziało po drodze, że to jednak nie wypaliło? Czy to właśnie te naciski odgórne właściciela klubu, tak jak nieoficjalnie też się dowiedzieliśmy, czy brak możliwości samodzielnych, podejmowania samodzielnych decyzji, o co w tym chodzi w ogóle? Myślę, że wynika tak. Ta rezygnacja? Znaczy, ja powiem szczerze, ja na początku, jak był powoływany pan Adam Wiśniewski, zresztą on jest, może potwierdzić te słowa, ja mu oczywiście pogratulowałam, ale stwierdziłam, że to jest bardzo zła decyzja, jeśli chodzi o przyjęcie tej funkcji bycia prezesem. Pan Adam Wiśniewski w moich oczach nadaje się absolutnie bezwzględnie na funkcję dyrektora sportowego. Wtedy. Nie wiem, bo słyszałam też nieoficjalne pomysły, że pan poprzedni prezes ma być teraz przesunięty po prostu na funkcję dyrektora sportowego. Ale na tamten czas, kiedy go powoływano, ja mu powiedziałam to wprost, że oczywiście gratuluję mu tej funkcji, ale uważam, że ten okres czasu, te całe swoje życie, które poświęcił dla piłki ręcznej, budowanie swojego autorytetu, pozycji, on może to szybko stracić poprzez fakt, że niestety no, funkcja prezesa spółki sportowej, osoby, która nie do końca miała wcześniej takie predyspozycje i robiła to, nie do końca spełni oczekiwania i nie podoła temu. I ja mu to od początku szczerze powiedziałam. Niestety żałuję, że no to się sprawdziło, i bo mimo wszystko no nie można w jakiś sposób dołować człowieka, który poświęcił całe swoje życie dla drużyny, nie wyjechał dla pieniędzy do innych miast, Polsce, Europie, świecie, tylko cały czas został w Płocku i tutaj należy się dla niego wielki szacunek, ale niestety no potoczył się ten scenariusz najgorszy, czyli nie sprostał temu, ale wydaje mi się, że decyzja po pierwsze została podjęta zbyt późno. Po drugie, jeśli rzeczywiście doszło do tego, że w ubiegłym roku pan Adam Wiśniewski o tym już wspominał, no to miał czas pan prezydent Nowakowski i jego współpracownicy i ta słynna rada nadzorcza, żeby poszukać specjalisty albo przeprosić pana Miszczyńskiego i wrócić do współpracy, normalnej współpracy na jego zasadach. Bo to nie może być tak, że prezes spółki sportowej jest ubezwłasnowolniony i decyzje mają zapadać z ratusza. Nie, to on podejmuje odpowiedzialność za kierowanie tą spółką i klubem i trzeba mu dać możliwość, stawiając cele i później rozliczając tych celi, osiągać konkretne wyniki. Ale sądzicie państwo, że powrót pana Miszczyńskiego jest jeszcze możliwy? Wydaje mi się, że tu nie trzeba nawet go przepraszać, bo po prostu trzeba by było usiąść i porozmawiać jak facet z facetem, nie obrażając się na to, co było, tylko spojrzeć w przyszłość i na to, co będzie. Głos kibiców jest jasny, głos ludzi ze środowiska piłki ręcznej też jest jasny, że wiele lat wstecz, patrząc jak klub był budowany, pan Andrzej Miszczyński zrobił ten krok milowy i wprowadził klub na wyższy poziom. Może warto skłonić się ku jego osobie. No. Nie wiem, ciężko mi się wypowiadać za pana Miszczyńskiego. No z tego, co państwo mówicie, tylko to jedno nazwisko pada. Czy w naszym środowisku tutaj nie ma nikogo innego? Tak od razu skreślamy pana Czwartka? Znaczy pytanie, czy ktoś... Znaczy nie, ja wyraziłam swoją opinię. Dla mnie pan Robert Czwartek jest administratorem. I to nie jest rola w tej spółce dla prezesa klubu sportowego. No niestety, no nie tędy droga, bo nic nie osiągniemy, bo niestety będzie jeszcze gorsza sytuacja i jeśli dłużej będziemy przeciągać tą
sytuację, to niestety spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej pikować w dół, a tego chyba byśmy wszyscy nie chcieli jako płotczanie. Więc uważam, że ta sytuacja powinna trwać jak najkrócej, natomiast jeszcze raz powtarzam, to nie jest tak, że rozmawiamy o tym, że pan Czwartek rano dostał propozycję i zgodził się, bo od razu wiedział, że tego chce. No, to tak, jeśli wiedzieliśmy parę miesięcy temu, mieliśmy ten czas na przygotowanie. Z tego, co wiem, no trwały jakieś, nieoficjalnie mogę powiedzieć, że trwały jakieś nerwowe poszukiwania innej osoby, następcy pana Wiśniewskiego, ale widocznie nikt się nie chciał zgodzić. I więc wskazano pana Czwartka. Mówię wskazano, chyba z premedytacją. Ale to też nie jest do końca wybór dobry dla tej spółki, jako forma, no nie wiem, na przeczekanie, no ale jak długo mamy czekać, tak? Jak długo mamy trzymać coś w zawieszeniu? Bo dla mnie to jest no, nie do przyjęcia. Kiedy jesteśmy, za chwilkę skończymy sezon, będziemy, to jest ten moment, kiedy trzeba się zacząć zastanawiać nad konstruowaniem drużyny na kolejne. I teraz kto ma to zrobić? Administrator? Nie mieliśmy administratora w postaci Adama Wiśniewskiego, bo on rzeczywiście doświadczenia on takiego nie miał. I tu się zgodzę, że trochę został rzucony na głęboką wodę, ale w roli... Ja tu chcę obronić Adama, bo znam go długo i to jest człowiek, który temu klubowi oddał serce jak nikt. Miał propozycje, miał wiele kontuzji, wracał za każdym razem i do reprezentacji Polski, dlatego i wracał ja że mam do Płocka. Dla niego szacunek za i to jest człowiek, który został rzucony na głęboką wodę, podjął się tego, bo mógł się nie podejmować, podjął się tego administracyjnie, prawdopodobnie teraz będziemy mieli lepiej, ale czy sportowo to się okaże. No, na pewno postać Adama Wiśniewskiego powinna być zagospodarowana w klubie bez dwóch zdań. Z naszej rozmowy wyłaniają się właściwie dwa wnioski. Po pierwsze, no jednak na stanowisku prezesa powinniśmy chyba poszukać osoby kompetentnej w tym zakresie. Pan Robert Czwartek, co mówię z przykrością, no nie wydaje się taką osobą. A po drugie, chyba jednak klub powinien nawiązać bardziej ścisłą współpracę ze środowiskiem kibiców, bo jak widzimy w przypadku Wisły Płock Nożnej, przyniosło to efekty zadowalające. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Wioletta Kulpa. Dziękuję bardzo. Pan Michał Sosnowski. Dziękuję. I pan Bartosz Leszczyński. Dziękuję bardzo. A z Państwem widzimy się i słyszymy już za tydzień. Przekrój tygodnia.